Wracam do Was, słuchajcie, w poniedziałek. W niedzielę tak mocno chillowałam, także materiału z tego dnia nie mam. A dzisiaj, no znowu trochę przegadam tego vloga, ale muszę Wam opowiedzieć, jakie ekstra rzeczy się działy dzisiaj u mnie w pracy. Firma, w której pracuję, zmieniała siedzibę. I no właśnie, teraz, ponieważ już wszyscy się przenieśli, dzisiaj było takie oficjalne otwarcie i powitanie właśnie wszystkich pracowników już w nowym miejscu. Tak naprawdę dzisiejszy dzień to nie była do końca praca, to było takie trochę właśnie chillowanie, zażywanie atrakcji, ale powiem Wam, że mega się nasz pracodawca przygotował, bo było masę fajnych rzeczy do zrobienia. I z takich ciekawszych rzeczy to muszę Wam powiedzieć, że byłam na warsztatach zrobienia lasu w ogrodzie i ten las mogłam sobie zabrać do domu i to jest ekstra. Były też warsztaty zrobienia czekolady i tam się robiło normalnie takie desery czekoladowe czy coś takiego. Też super to wyglądało, ale ponieważ liczba miejsc była ograniczona, to można się było zapisać tylko na jeden warsztat. Stały też stanowiska i normalnie byli masażyści. Czajcie? Normalnie były takie, żeby się oprzeć i panowie i panie masowali barki, także super, były lody, jak wchodziłam do biura, to dostałam drożdżówkę na śniadanie, dostałam też voucher na jedzenie, no właśnie, bo był catering, były różne kuchnie, była kuchnia polska, czyli tam jakieś pierogi, amerykańska, no to były jakieś hot dogi i tego typu rzeczy, była kuchnia tajska, czyli pad thai i na to ja się zdecydowałam i była jeszcze było stanowisko z grillem. O. Także dużo się działo. Coś takiego fajnego było. A no później jeszcze rozdawali croissanty. Ogólnie były fajne spotkania z ciekawymi ludźmi. Różne wykłady. Także powiem Wam, że ekstra. No naprawdę taki super dzień. Rozdawali krówki, rozdawali ciasteczka. Po prostu tyle jedzenia, tyle słodyczy. No ale przede wszystkim pięknie to było zorganizowane. Też dostałam, mogłam wziąć sobie holder taki na kartę, wiecie, wejściową do budynku. Wybrać sobie kolor smyczy, wybrać kolor holdera i można go było sobie przyozdobić. Pokażę Wam może mój, poczekajcie. Wybrałam sobie, tutaj mam taki beżowy i zobaczcie, mam tutaj KB, moje inicjały. Wiadomo, że karta ma tutaj na dole numerek, który jest do mnie przypisany, no ale mam jeszcze te inicjałki. Także ekstra, mega super mi się to podoba. Fajna sprawa, że można było to spersonalizować. Widziałam, że niektóre dziewczyny ode mnie z zespołu to tam dały czadu i naprawdę tyle ozdób sobie poprzyklejały, że aż nie wiadomo było na co patrzeć. A ja Wam teraz właśnie chciałam pokazać ten las w słoiku. Słuchajcie, robiłam go sama, więc on nie jest jakiś wybitnie piękny. No starałam się. Ale nie powiem, żeby wyszło mi jakoś specjalnie wybitnie. Były pani instruktorki, stały z nami przy stolikach i opowiadały nam, co takiego po kolei trzeba tam wsypywać i jak to układać tak, żeby to ładnie rosło. Ja sobie wybrałam takie małe roślinki, bo były też większe, ale sobie wybrałam małe, no bo one w teorii mają się w tym słoju rozrastać. No, więc stwierdziłam, że nie będę brała takich dużych i zobaczymy, czy mi urosną. No ciekawa jestem, czy tego nie zabiję, bo ja generalnie rzecz biorąc mam zdolność do zabijania roślinek wszelkiej maści. Wydaje mi się, że nie wygląda to źle. Będę musiała to dzisiaj otworzyć. Jak będę to otwierać, to może Wam to pokażę, albo może zaraz to zrobię. Bo to było tak, że jak to zrobiliśmy, trzeba było to podlać wodą. I teraz na wieczór też jeszcze powinnam podlać to 8 lub 10 łyżkami wody. Także tak zrobię, a potem ten swój las zamknę. No i on przez 2 dni ma być taki zamknięty. Potem mam go otworzyć i przez 15 minut wietrzyć. No i wiecie, tak otwieracie, zamykacie. Otwieracie go tylko na chwilę oczywiście. Tak, żeby się tam wytworzył leśny mikroklimat. Ale powiem Wam, że super, mega się cieszę. Tym bardziej, że podobają mi się ogólnie te słoje, a widziałam, że takie gotowe są no, dosyć kosztowne. Takie naprawdę nie tanie. Także ekstra. Mega się jaram, że mogliśmy coś takiego zrobić i zabrać sobie do domku. Wszystkie te materiały oczywiście dostarczył nam do pracodawca. I powiem Wam, że tych roślinek było bardzo dużo, także wiecie, to nie to, że były tylko te 3 do wyboru, tylko były palemki i też różne inne dziwne rzeczy.
Także to już wiecie, kwestia gustu, co sobie kto wybrał. Ale ogólnie super. Mega sprawa. Tak. No jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to myślę, że ja chwilowo zniknę. Wrócę do was może jutro. Czeka nas jeszcze rozmowa z naszym stolarzem. Ale film o stolarzu, o wycenie pojawi się na pewno w... No osobny film po prostu z tego powstanie. Dostaliśmy też wizualizację projektu z Castoramy i to też się na pewno pojawi w osobnym filmie. Natomiast nie mamy jeszcze wyceny. Pan, który nam przygotowywał projekt, poinformował nas uczciwie, żeby nie było, że przygotuje nam projekt, ale potem przez tydzień jest na urlopie. Więc w tym tygodniu teraz, tydzień czy dwa? Chyba tydzień. W tym tygodniu teraz nic nie załatwimy. Także temat Castoramy, a w zasadzie łazienki z Castoramy na chwilę przycichnie, ale słuchajcie, spokojnie. Wszystkie te rzeczy wrócą i na pewno kwestie mieszkania omówimy bardzo dokładnie. No. Idę zrobić makijaż, bo mam go na sobie już 13 godzin, słuchajcie. 13 godzin, więc lepiej się już tego pozbyć z twarzy. No. I będę grzecznie oczekiwać telefonu od pana Rafała. Andrzej tutaj siedzi i dłubie przy filmach, także już przestaję gadać, żeby mu nie przeszkadzać. Mój słój przestał być taki wilgotny w środku. Trochę lepiej wygląda, ale słuchajcie, teraz muszę to otworzyć. Tak to wygląda w środeczku. Trochę chyba źle poukładałam ten mech. Muszę się zastanowić, czy go nie przełożyć zaraz. Ale co bardziej istotne, muszę to teraz podlać. Dzień dobry, witajcie. Jest za 5:06, a ja maszeruję na tramwaj. Zapomniałam kamery, więc muszę sobie radzić z telefonem. Chociaż tak naprawdę myślę, że reszta tego odcinka będzie należała do Andrzeja, słuchajcie. Ja wczoraj miałam sporo pracy, naprawdę sporo. W ciągu dnia miałam tylko przerwę, żeby wyjść na paznokcie. Skróciłam je. Zatrzymam się może na chwilę. O, skróciłam je. Jak widzicie, są w takim bardzo naturalnym kolorze. Są troszeczkę oczywiście utwardzone, bo inaczej by mi się połamały, ale to tak delikatnie. Musiałam, a w zasadzie nie musiałam, ale chciałam zmienić salon. To była moja pierwsza wizyta w tym salonie, który teraz widzicie. I zdecydowałam się na tą zmianę z tego względu, że dowiedziałam się, jak niebezpieczne jest nieodpowiednie dezynfekowanie narzędzi. Zostałam brutalnie uświadomiona. No i tak naprawdę tak na szybko szukałam nowego miejsca. Pan Azjata, słuchajcie, u którego robiłam paznokcie, mówi tak, powiedzmy, w miarę po polsku, także dało się z nim dogadać. To było takie in plus, bo zazwyczaj jak są takie te chińskie salony, to tam no rozmowy to nie uświadczycie. Te paznokcie były tanie, no i przede wszystkim były estetyczne. I ja myślałam, że jak ten pan przy mnie psika narzędzia płynem dezynfekującym, to wystarczy. Ale potem się dowiedziałam, że nie. Że trzeba je wyczyścić, potem wysterylizować. I generalnie jest to dużo bardziej skomplikowany proces niż mi się wydaje. Także no musiałam podjąć tą bolesną dla portfela na pewno. Ale spokojniejsza teraz dzięki temu będę. No właśnie, musiałam podjąć tą decyzję, że zmieniam mojego manikiurzystę. Usługa oczywiście teraz jest znacznie droższa. No ale wiecie co, no wolę zapłacić więcej, a mieć to zrobione porządnie, tak żeby mi się też nic nie stało. No, także tyle o paznokciach. Jeszcze zaraz może nagram wam je od tyłu. A teraz zapraszam was do Andrzeja, który się wam pochwali swoim nowym nabytkiem. Ja już wróciłam do domku. Byliśmy oboje zapracowani, Andrzej nie miał wcześniej czasu. Słuchajcie, ale nadszedł ten moment, żeby pokazać wam nową zabaweczkę, którą mamy. W zasadzie jest to zabaweczka Andrzeja, ale też się już bawiłam i jest ekstra. Andrzeju, oddaję głos do studia. Otóż, uwaga, przekręcam. Hups. Otóż jest to kierownicza i stojak pod kierownicę. No, robi wrażenie, cytując klasyka.
No, także tak, skoro tu była taka, rozpoczęła się liga sąsiadowa na ścigałki, byliśmy u Grzesia, coś widzieliście, a Grzesiu ma cały kokpit, to ja stwierdziłem, może też kierownicę bym sobie nabył, ale potem ja taki, nie, bo wykończenie mieszkania. A potem Kasia mówi, ale Andrzej, no skup sobie, no to kupiłem. Powiedziałeś to tak, jakbym cię zmusiła do tego, żebyś sobie to kupił. Ale to była dobra decyzja, więc ciśniemy Formułę 1 na, bez żadnych wspomagaczy i jest to trochę trudne. Jadę wspomagaczami. Jest to trochę trudne, uciążliwe. I nie chodzi. Bo się bolid cały czas obraca, jak się za mocno depnie gaz na wyjściu. Ale ogólnie kierownica fajna, stojak fajny. Jest możliwa ewentualna rozbudowa o fotel, jakby się miało w ciul dużo miejsca, ale na razie ci siedzimy na kanapie. Do statywu jest jeszcze taki specjalny uchwyt na fotel, jak ma się taki na kółkach biurowy. I można jeszcze zamontować drążek pod zmianę biegów, ale że to Formuła 1, to nie trzeba. No, więc tak to wygląda. Może zobaczycie też, jak się coś tego używa, nie? Tak. Ale to potem. Teraz obiad i spaghetti. Tak. A ja bym chciała jeszcze sprostować, że naprawdę to nie było tak, że ja zmusiłam Andrzeja do tego, żeby on to kupił. Po prostu Andrzej... Błagała mnie. Andrzej po prostu jest bardzo rozsądnym człowiekiem i na takie przyjemności czasem no, długo myśli, zanim zdecyduje się wydać pieniądze, ale wiecie, mieszkanie mieszkaniem, trzeba mieć coś fajnego z tego żyćka. To jest nowy mebel, to mieszkanie. Więc tak, to jest nasz pierwszy mebel do nowego mieszkania. No, a tutaj pozostałe kartony i stary fotel, nie? O, tak, że no, się zgraciło. Musimy to uporządkować, bo mamy teraz w mieszkaniu mega graciarnię. Ale jest, słuchajcie, motywacja do tego, żeby się za to zabrać, dlatego że w sobotę widzimy się z Julą i Mariuszem. Chociaż w sumie nie wiem, czy u nas, czy u rodziców Mariusza, bo był w planach grill. Jutro przyjeżdża z kolei mój brat, więc może dzisiaj jak zjemy, albo może jutro po prostu po pracy siądziemy do tego, żeby uporządkować ten rozgardiasz, który się tu stworzył. Andrzeja będzie trochę źle widać, bo niestety siedzi pod światło, ale Andrzeju, może jeszcze tak w sumie, zanim zaczniesz grać, to co ty tak właściwie kupiłeś? No, mamy kierownicę Thrustmaster TX, czyli taka T300, która jest popularna dla PlayStation i PC-ta, ale TX jest pod Xboxa i PC-ta. No, taki zestaw, kierownica i pedały. No i do tego mamy stojak Next Level Racing. WS. Wheelstand 2.0. Tak. To co? Jedziesz? No, można spróbować coś. Właśnie mnie obróciło. Także tak. Bez jakichkolwiek wspomagaczy jest trochę trudna, bo... Ale tak już lepiej niż było wczoraj. Ja jeździłam ze wspomagaczami wszystkim jak leci i nie do końca ogarniałam. Tak wam tylko pokażę, że słuchajcie, musieliśmy zrobić nowe przemeblowanie na chacie, bo nie było za bardzo gdzie tego postawić. Więc teraz krzesła stoją tak w rządku, że trochę ciężko dostać się na balkon. No ale trudno, takie żyćko. Trochę tak pofunkcjonujemy, a potem się przeniesiemy do swojego mieszkańka, gdzie tego miejsca będzie trochę więcej i jakoś sobie sensownie to rozplanujemy. Kończę tego vloga. Bardzo wam dziękuję za jego oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.